Powiatowy zespół szkół nr 1 na swoim koncie ma wiele sukcesów kulinarnych. Wśród nich warto wspomnieć na przykład o pierwszym miejscu podczas Kulinarnego Pucharu Regionów Słupsku w 2011 roku oraz pierwszym miejscu i Złotej Łyżce w 5. Festiwalu Potraw Kaszubskich w Ostrzycach w 2012 roku. Stowarzyszenie Kucharzy Polskich postanowiło wyróżnić szkołę prestiżowym wyróżnieniem, ponieważ jest ona uważana za jedną z najlepszych szkół gastronomicznych w naszym województwie. Dlatego Stowarzyszenie Kucharzy Polskich też chce pomóc, też chce dołożyć swoją cegiełkę. Okazało się, że w szkole w Kościerzynie jest uczeń, który wygrał konkurs dużego marketu Selgrossa i dzięki temu będzie reprezentował nasz region na arenie międzynarodowej. Chcielibyśmy też pomóc, chcielibyśmy jako starsi koledzy w zawodzie dopomóc, wskazać kierunki, nowoczesność, aby nasz laureat mógł odnaleźć się nie tylko tutaj w Polsce, ale także w Europie i też na świecie. Jarosława Łącka, dyrektor PZS nr 1, podkreśla, że to wyjątkowe odznaczenie jest efektem długoletniej pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Sukcesem jest to, że ci uczniowie, którzy wychodzą po skończeniu tej szkoły w świat, są naprawdę przygotowani bardzo dobrze do pełnienia swojej roli w dorosłym życiu. Tak jak wszyscy wiedzą, dużo szefów kuchni właśnie kończyło ekonomię. A poza tym wpisy do Stowarzyszenia Kucharzy Polskich i uzyskanie tego tytułu to również docenienie tej dodatkowej pracy, jaką są konkursy, olimpiady, pokazy kulinarne. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo duża sprawa i cieszymy się z tego bardzo. Stowarzyszenie Kucharzy Polskich wraz z Agencją Rynku Rolnego organizuje cykl szkoleń dla szkół gastronomicznych. Odbędą się one także w Ekonomiku.